Cześć, dzień dobry guys, fajnie Was znowu widzieć. I słuchajcie, dzisiaj lecimy sobie z kolejnym dniem jedzenia. Będzie to dzień jedzenia 2500 kilokalorii i będzie to też dzień wegetariański. Pokażę Wam fajne przepisy z wykorzystaniem sezonowych produktów, takich jak szparagi czy truskawki. Będzie się działo, naprawdę będzie mega fajnie, mega kolorowo. Już nie mogę się doczekać. Mamy dzisiaj przepiękną pogodę w Krakowie. Widać pewnie, że strugi światła pojawiają się na moich policzkach, które są delikatnie podkreślone rozświetlaczem, ale słońce jeszcze bardziej to podkreśla, więc zabieramy się za śniadanko i już Wam wszystko pokazuję. Na początek kroję szparagi na takie mniejsze kawałki, potem kroję pomidorki koktajlowe, do szklanki wbijam dwa jajka i rozbełtuję je z solą, z pieprzem, z odrobiną ziół. Na patelni rozgrzewam niewielką ilość oliwy z oliwek, no i wrzucam na nią szparagi, podsmażam jakąś minutkę. Po tym czasie wlewam masę jajeczną i układam pomidorki koktajlowe. Całość smażę pod przykryciem, a jak widzę, że omlet już się lekko zaczyna ścinać, to dokładam ser pleśniowy, zostawiam jeszcze na patelni przez jakąś minutkę, no i taki omlet podaję z pieczywem i z bazylią. Będziemy się zabierać za mój drugi posiłek na dzisiaj i słuchajcie, wymyślałam sobie, że zrobimy marchewkowe, puchate pancake'i. Jakoś tak mnie naszło na ciasto marchewkowe, mówię, ale marchewkowca nie chce mi się piec, więc zrobię sobie po prostu pancake'i marchewkowe. No ale oczywiście będzie tam właśnie taki dodatek wiosenny, bardziej w stylu truskawki, jakieś borówki. Albo sobie to podamy z jogurtem, albo z twarożkiem, jeszcze nie wiem, ale właśnie mam ochotę na takie mocno cynamonowe, korzenne marchewkowe placki z takim dodatkiem. Więc potrzebne nam będzie jedno jajko, mąka, marchewka oczywiście, owocki, myślę, że jakaś odżywka białkowa o smaku waniliowym bądź ciasteczkowym, proszek do pieczenia, cynamon, masło orzechowe, that's all. Małej przerwie i słuchajcie, byłam na paznokciach, ale niczym specjalnym się z Wami nie podzielę, bo zrobiłam takie klasyczki, jak to ja zazwyczaj robię, czyli takie po prostu delikatne. Czasami zaszaleję i zrobię jakiś taki mocniejszy różowy, fioletowy, czy po prostu jakiś neon, ale to bardzo rzadko mi się zdarza, bo ja jednak jestem team taki klasyk, team French. Więc już nawet nie próbuję sobie oszukiwać, że lubię jakieś inne kolory. Ale słuchajcie, byłam też na zakupach, więc zaraz Wam wszystko pokażę. I zaraz będziemy się też zabierać za obiad, bo ten obiad no, będę musiała przygotować przez troszeczkę dłuższy okres czasu. Nie będzie to taka szybka opcja, ale z racji tego, że mamy weekend, to chcę zrobić ten obiad, bo właśnie chodzi ze mną już od dłuższego czasu i myślę, że w Waszej kuchni też może się fajnie sprawdzić. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o dzisiejsze zakupy. Nie jest tych produktów dużo, ze względu na to, że większość rzeczy już mam w domu, ale uzupełniłam oczywiście takie podstawy, jak na przykład jogurty proteinowe, czyli ulubione skyry naturalne i właśnie te jogurty kokosowe uwielbiam. Serek wiejski wysokobiałkowy, twaróg wędzony, czyli moje totalne uzależnienie ostatnio. Uwielbiam na kanapki, do sałatek, do makaronów. Jeżeli chodzi o nabiał, to jeszcze wzięłam sobie mozzarella light, jakąś fetę, że właśnie do sałatek, do makaronów, troszeczkę aspartamu i zaraz sobie właśnie wypiję tą kolkę z lodem. Wzięłam też duże borówki amerykańskie, ogólnie były w jakiejś takiej mega korzystnej cenie i są naprawdę bardzo dobre. Idealne po prostu połączenie truskawki, borówki, do tego brzoskwinie, nektarynki. Właśnie do owsianek czy jakichś posiłków na słodko. Dalej wzięłam sobie też hummus, ciecierkę do sałatki. Ja właśnie uwielbiam kupować ciecierkę albo właśnie w tym słoiku, albo w takich małych puszkach, ze względu na to, że jestem pewna wtedy, że to wykorzystam. Pomidory krojone z mutki ulubione, napój migdałowy, czyli też totalny must have. Płatki owsiane górskie, suszone pomidory, tutaj jakieś z pestkami dyni i z ziołami. Dwie marchewki, cukinia, papryka,
bakłażan, czosnek i tofu. I właśnie te rzeczy będą mi potrzebne do dzisiejszego obiadu. Bo będziemy robić taki makaron z sosem z pieczonych warzyw. I właśnie ostatnio jadłam coś podobnego. Z takim pesto jakby z bakłażana. I to wiecie, wszystko było takie zmiksowane. Ale było zarąbiście pyszne. Więc chciałabym to dzisiaj otworzyć w swojej kuchni. No i w sumie to by było wszystko. Jeżeli chodzi o owoce, no to tutaj mamy już uzupełnione zapasy wcześniej. Banany oczywiście też must have. Tam jest jakieś awokado, nektarynki, brzoskwinie. Czyli coś, co też teraz już ma w końcu swój smak i coraz częściej je kupuje. Oczywiście jeszcze to nie są takie totalnie sezonowe, ale właśnie już się pojawiają, tak samo truskawki, więc będziemy się zabierać za obiad. Bardzo ważna rzecz, o której nie możecie zapomnieć podczas przygotowywania posiłków z użyciem bakłażana. Najpierw go kroicie, solicie, możecie też go delikatnie ponacinać. Zostawiacie go na jakieś 10-15 minut, aby pozbyć się właśnie tej goryczki, bo jeżeli Wy tego nie zrobicie, no to danie z użyciem bakłażana będzie po prostu gorzkie i niesmaczne. Ja kiedyś się tak zraziłam i bardzo długo nie mogłam się przekonać do bakłażana, a teraz naprawdę bardzo polubiłam się z tym warzywem. Przygotowałam sobie tutaj już też taką dużą blaszkę, w której będę piekła warzywa i właśnie tutaj dodam sobie żółtą paprykę już pokrojoną. Dodam też jednego pomidora, akurat tutaj mam też troszeczkę takiego miększego malinowego, więc będzie idealnie. Do tego polecą też dwa ząbki czosnku, oliwa, sól, chili. No i to wszystko będę piekła, myślę, że tak z 20-30 minut. Później zblenduję to z wędzonym tofu, z pastą z nerkowców, z przyprawami. Wiecie co, ten obiad faktycznie był bardziej pracochłonny niż sądziłam, bo samo po prostu przygotowanie tych warzyw, upieczenie tego wszystkiego, no to zajęło mi za jakieś 30 minut. Potem wiadomo, że już tylko zblendowanie, no ale wiadomo, że w ciągu tygodnia nie zawsze chce się odpalać ten piekarnik, po prostu czekać, bardziej celujemy w jakieś takie prostsze posiłki. Niemniej dzisiaj, dzięki temu, że właśnie mamy weekend, to mogłam sobie poszaleć i już nie mogę się doczekać, aż spróbujemy. Ogólnie samego sosu już spróbowałam. W międzyczasie sobie go jeszcze doprawiłam. Dodałam tutaj jeszcze płatki chili, odrobinę bazylii i co jeszcze tam dodałam. I w sumie wszystko chyba, co Wam pokazywałam. Najważniejszy składnik to tutaj moim zdaniem jest właśnie to wędzone tofu. Pasta z nerkowców, bo pasta z nerkowców daje nam taki delikatnie orzechowy, ale słodkawy smak. Więc pasta orzechowa zwykła, myślę, żeby się też sprawdziła. Natomiast no, z nerkowców jednak jest game changer. Myślę, że jeżeli będziecie używali w tym celu właśnie masła orzechowego zwykłego, to po prostu dodajcie sobie jakieś słodzidło. No i próbujemy. Bardzo dobrze wyczuwalny smak wędzonego tofu, lekko wyczuwalny smak, właśnie taki słodki, tych nerkowców, bardzo wyczuwalna oliwa truflowa, więc dobrze, że ją tutaj dodałam. Do tego te płatki chili. Jest to takie naprawdę mega kremowe danie. Myślę, że bardzo się tym najem, bo tych warzyw w sumie było tam sporo, a ja podzieliłam sobie ten posiłek na dwie porcje, no bo wiecie, bo tam w sumie bakłażan, papryka, te pomidory, kostka tofu, więc tak idealnie na taki dobrze zbilansowany posiłek. Myślę, że tutaj będzie z 30 gramów białka, łącznie z makaronem. Jest taka idealna porcja for me. Do tego ugotowałam sobie makaron. Ile ja tu dałam makaronu? 80 gramów chyba bodajże, więc no, taka porcja idealna dla mnie. I szczerze, jakbym miała powiedzieć, co znajduje się w tym pesto, to nie wiem, czy bym odgadła, że jest tutaj bakłażan. Pomidory bym odgadła, paprykę myślę, że też, ale bakłażan, on jest takim warzywem, że w jaki sposób byśmy go nie przyrządzili, to on jest w stanie się dostosować do danej potrawy. Czy sprawdza się dobrze właśnie w jakichś zupach, w jakichś pastach. Widziałam też właśnie, że ktoś nawet robił chyba ciasto w stylu jakiś taki chlebek bananowy, ale właśnie chlebek z bakłażanem.
na słodko, więc no to jest takie warzywo bardzo neutralne. W zależności od tego, jak je przygotujemy, ono stworzy nam fajną kompozycję i dlatego tutaj dobrze się sprawdzi. Ono właśnie upieczony bakłażan jest taki, że ma taką mięsistą strukturę. Wczoraj byłam w galerii, co u mnie bardzo rzadko się zdarza, bo zazwyczaj robię zakupy online, ale musiałam akurat coś załatwić, więc nie mogło obyć się bez wizyty w H&M Home i w Zara Home. I słuchajcie, co ja kupiłam? W ogóle takie zarobiste rzeczy, że muszę Wam pokazać. W sumie zacznijmy sobie może od tych miseczek. Ja uwielbiam kupować miski, po prostu jestem uzależniona od kupowania misek. Jedyne, jaki jest problem, to że po prostu nie mam gdzie ich kłaść, bo ciągle mi brakuje miejsca w mieszkaniu. Ale wzięłam sobie taką miseczkę na owsiankę, ona jest w sumie zrobiona z kamionki, jest ciężka, przepiękna, jest taka jakby delikatne kropeczki. W sumie jest z jakiejś chyba nowej kolekcji, bo wcześniej jej nie widziałam. I właśnie tu ma takie fajne, troszeczkę beżowe denko. Ono jest jakby takie bardziej chropowate. Przepiękna, wydaje mi się, że właśnie do owsianki będzie się idealnie sprawdzała. Wzięłam sobie też drugą, również z kamionki, też jest z Zary. Jest taka fajna, ciężka, w kształcie takiego jakby kwiata. Myślę, że będzie bardziej do takich posiłków obiadowych, chociaż w sumie jakby tak owsiankę sobie ułożyć i jakieś dodatki, to myślę, że i tak by się fajnie tutaj komponowała, więc myślę, że będzie po prostu używana do wszystkiego tak naprawdę. I wzięłam sobie jeszcze w Homely dwa takie pojemniczki na owsianki. One są zarąbiste, takie właśnie szklane i mają bardzo, bardzo fajne, wiecie co, te wieczka, bo te wieczka nie są takie tylko nakładane, tylko one tutaj mają jakby taki ściągacz, więc jeżeli my sobie to dobrze zakręcimy, no to mamy pewność, że po prostu nic nam tutaj się nie wyleje. I celowo właśnie wzięłam dwa pojemniczki, no bo też będę właśnie pewnie nagrywała jakieś przepisy na Insta i zawsze mi się podoba, jak ktoś nagrywa właśnie owsianki i są na przykład 2-3 pojemniki, no bo wtedy więcej dzieje się na tym filmie i jakoś tak fajnie wygląda. W sumie wzięłam sobie jeszcze wazon na kwiaty i bidon na wodę, bo mi się ostatnio gdzieś zgubił. I w sumie tak to wygląda, więc ja po prostu nie potrzebuję dużo do szczęścia. Naprawdę, jak ja kupię sobie miski, naczynia, jakieś widelce, to jestem po prostu przeszczęśliwa, więc nawet nie potrzebuję do tego ubrać. Witam się z Wami już kolejnego dnia i słuchajcie, tak jak podejrzewałam wczoraj, po prostu wyskoczyłam na miasto, więc nie jadłam kolacji w domu i nie pokazałam Wam przepisu. Ale ten przepis, który chciałam zrobić wczoraj, to zrobię dzisiaj. Więc zrobimy sobie serniczek. Słuchajcie, będziemy robić sernik z twarogu i ze skyrów. Będę używała skyra waniliowego i skyra naturalnego. Do tego wszystkiego obowiązkowy składnik, czyli budeń. W sumie będę używała dwóch opakowań budyniu, bo to są 35 gramów, ja potrzebuję dwa opakowania. Do tego będą dwa jajka, słodzik, proszek do pieczenia i to będzie właściwie wszystko, więc mega prosty przepis. Nie będę tutaj nawet ubijała białek jaj, po prostu to wszystko ze sobą połączę. Myślę, że to będzie bardzo fajna opcja i właśnie dzisiaj mi się idealnie sprawdzi, bo akurat prawdopodobnie będę wybrała się na piknik do parku, więc zjemy sobie serniczek. I ten serniczek, jak już sobie obliczyłam, będzie miał w porcji około 48 gramów białka. Powiedzcie mi, że to nie jest piękna sytuacja. No, odpalam piekarnik i zabieram się za pieczenie. Ten serniczek jest naprawdę mega prosty i błyskawiczny. Wystarczy wrzucić do miski dwa jajka, dodać do tego twaróg, skyry, ja tutaj używam akurat waniliowych, do tego 3 słodziki, proszek do pieczenia, budyń, 2 opakowania budyniu waniliowego. Wszystko sobie dokładnie blendujemy i tak naprawdę to jest wszystko. Przygotowujemy sobie małe naczynie żaroodporne, które lekko natłuszczamy oliwą z oliwek, żeby nam się tutaj nic nie przywarło do ścianek. Wlewamy sobie, przekładamy właściwie tą masę do naczynia, rozprowadzamy tak, żeby mniej więcej to ciasto równomiernie się wszędzie rozłożyło. No i taki serniczek pieczemy około 25 do 30 minut w temperaturze 180 stopni z termoobiegiem. Uwaga, bo będziemy teraz robić test smaku. Serniczek już mi fajnie tutaj ostygł i już ukroiłam sobie kawałek. Słuchajcie, tak pachnie w całym domu, że normalnie szok. Nie mogę się doczekać już, aż tego spróbuję. Spójrzcie, jak to w ogóle pięknie wygląda. Udało mi się nawet tak dosyć fajny kawałek tutaj wykroić. Serniczek na początku tak bardzo urósł, no niestety później wszystko opadło, mimo tego, że zostawiłam go właściwie w piekarniku, żeby sobie tak
delikatnie ostygł, no ale z tymi sernikami zawsze tak jest, że on i tak minimalnie opadnie, ale wydaje mi się, że i tak jest całkiem fajnych rozmiarów, więc poczekajcie, już Wam pokażę to cudo. Patrzcie, fajnie by tutaj też sprawdziły się jakieś owoce, ale w sumie stwierdziłam, że chcę zjeść normalnie kawałek sernika i najwyżej jako dodatek sobie zjem właśnie jakieś owocki, więc tak pewnie zrobię i na porcję wyjdzie mi właśnie taka połówka tego sernika. Dodam sobie do tego jeszcze właśnie owocki, jakieś orzechy, no i będzie taki idealny posiłek. Dobra, robimy test smaku. Powiem Wam, że mimo tego, że ten sernik jest odchudzony i nie dodałam tutaj żadnego tłuszczu, to w stylu masło, olej, oliwa i tak dalej, to jest naprawdę przepyszne. Nie dodałam tutaj też cukru, dodałam tylko słodziki. Jedyne źródło tłuszczu to właśnie było tutaj jajka i twaróg półtłusty, reszta białka poszła ze skyrów. To jest naprawdę przepyszne. Uwierzcie mi, w połączeniu z tym właśnie budyniem waniliowym tworzy taki idealny po prostu kremowy smaczek. Ja uwielbiam sernik, totalnie jestem po prostu osobą, która, jeżeli miałaby wybrać ciasto, które najbardziej lubi, to jeden, byłby to sernik, dwa, byłoby to ciasto drożdżowe mojej mamy. Teraz już się z Wami żegnam, kochani. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, za to, że poświęciliście mi swój cenny czas. Jeżeli film Wam się spodobał, to oczywiście zachęcam do zostawienia mi łapy w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, to koniecznie to zróbcie. My widzimy się już w następnym filmie, a ja życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru, czy cokolwiek innego teraz robicie. Pa!